Cały posterunek, co jest nierealne. A ja mam chyba, czy jakieś... Nie, ja myślałem, że problem polega na tym, że jest przyjeżdżanie. Jak ktoś przez godzinę na przykład robią rodeo, to jakiś jest problem, który można zapaść. Ale jak pani przyjeżdża motocyklista jeden czy dwóch, przez wieś raz dziennie i to raz w tygodniu, czy jak pani mówi, trzy razy nawet w tygodniu, no to ja uważam, że stary posterunek dostaje, nic więcej. Bo teraz niech pani wyczeka teraz na jednego, a się kiedyś... Ja rozumiem, trafi, że to bardzo wielkie sprawie kłopot, ustalenie i w ogóle zatrzymanie, ponieważ to jest naprawdę ułamek sekundy, jak przejedzie przez jedno szpital, ale przejeżdżając 200, panie komendancie, bo podejrzewam, że z taką prędkością jadą, jeszcze na jednym kole, dosłownie, to zagraża dla niego bezpieczeństwo, no ale to już jest jego wybór. Życie nie miłe, to nie wiedzie. To nie wiedzie, to już jego wybór. Ale chodzi o to, że my nie mamy chodnika tam przez wieś. Idziemy poboczami, jest ciemno w tej chwili, jest tak niebezpiecznie, jeżeli taki ktoś przejeżdża i w ogóle no, samochody również jadą bardzo szybko. Ale to już może mniej, ale... I tak policja nie chyci, bo taki był u nas, dojdzie no tabliczkę sobie wymcał i mówi, nie, nie złapie, bo się rozbił. No to jest krótki, że na gminie chyba nie ma takiej ilości. To znaczy jest z tego, co tak u nas tam, prawdopodobnie jest to ktoś z Przybyszowa czy z Kowie. Może jednak jakieś porozumienie z tamtym komisariatem albo coś o ustalenie. To jest czerwony motor w czarno-czerwonej skórze, ten co najczęściej tak jeździ. Drugi jeździ na takim żółtym motorze. No ale to jest już cała gama kolorów tych motorów. W każdym razie ja wiem, że to jest bardzo trudne do ustalenia, ale coś z tym trzeba zrobić, bo naprawdę dojdzie do tragedii. Teraz zima nie ma. Teraz właśnie mówię mniej, no ale w poniedziałek było ciepło i już były od nowa. Słyszy się tylko warkot z daleka, ale niestety kiedy się chce coś do tego, to już będzie. Może jakiś radarek pilował albo coś, no to coś trzeba z tym zrobić, jakieś fotokamery albo czy coś takiego, przecież są chyba jakieś możliwości, ale nie wiem. Komendant zapisuje sobie problem, za chwilę może nam udzieli odpowiedzi, co w tym względzie może zrobić. No. Z tego co pani mi to powiedziała, to mówię, to jedyne wyjście stały po stronie całodobowy, tak? Jeśli pani mówi, że to będzie gdzieś tam załóżmy. To znaczy ja tylko z tego co się dowiaduję, no dobrze, to że tam prawdopodobnie jest przewyższone, ale czy to jest rzeczywiście to mogę powiedzieć? Problem motocyklowy na terenach wiejskich jeszcze nie ma tego dużo, że może to jest ewentualnie. Pani mówi, że to jest motocykl czerwony, tak? I żółty. To znaczy... Najczęściej. Jeszcze jeździł srebrny, jeździ czarny, ale ten, co teraz najczęściej przejeżdża, to jest czerwony taki z czarnym i również chyba ten ubiór taki jest tego motocyklisty podobny. Ale ja nie będę tego sugerować, bo... Bo jest kontrolowany, zapytał, czy oni znają taki motocykl. Tu nie chodzi tylko konkretnie o jednego, bo naprawdę ta sytuacja jest tam jest kilku, panie komendancie, podobne. Sołtys, zarówno sołtys, jak i jeden radny, drugi sygnalizowali, że to sprawa nie dotyczy tylko jednego konkretnego motocyklisty. Dotyczy to również samochodów osobowych, ciężarowych, które przejeżdżają z dużą prędkością, w ogóle nie zważając. I my sygnalizujemy problem, że ta droga po oddaniu dobrej nawierzchni i o standardach europejskich no, stwarza w tej chwili duże zagrożenie dla porządku publicznego. Chcemy, żeby ten pan, żeby to zasygnalizować nie w kontekście tylko jednego motocyklisty, ale globalnie, żeby rozwiązać problem. Albo zwiększyć liczbę posterunków policjantów, którzy tam kontrolują, albo wprowadzić jakiś stały, czasowy radar przenośny, no nie wiem jak to zrobić, ponieważ w innych miejscowościach na naszym terenie póki co z tą prędkościami jest dobrze, natomiast są sugestie już od tamtego roku, gdzie po oddaniu tej nawierzchni ludzie są bardzo zadowoleni, ale niezadowoleni są z zbyt dużej prędkości, którą się poruszają pojazdy. A szczególnie jeżdżą to młodzi ludzie, którzy nie szanują w ogóle przepisów. Dobry wieczór.
Chodzi mi o to, żeby też udało się Dlaczego? Jest taka prośba, żeby tutaj właśnie ten pierwszy łuk oznakować, albowiem po wybudowaniu tej nawierzchni w ubiegłym roku, szczególnie przełom jesieni, zima, później były to zimy, mieliśmy wiele przykładów, gdzie ludzie wpadali z tego wysokiego nasypu, prawda, rowy, żłobki. Takie szczegóły na pewno by informowały, szczególnie niektórzy są spoza gminy, że jest to ostry, niebezpieczny zakręt, jak mówimy, zwykłe czytanie znaków. Dzisiaj ludzie się tym kompletnie nie sugerują. Także może gdyby pan był na najwyższej komisji bezpieczeństwa, prośba, żeby także to, co zrobił przy Tyszowie, później tam prawda, za Orzechowem, także wykonać tutaj byśmy byli. Jeszcze za Gaikiem tam jest bardzo dużo wypadków. Tak. Państwo, dajcie mi powiedzieć słowo. Dajcie panu komentarz. Przede wszystkim tak, no, mnie nie zaprasza się na powiat, bo na powiat jeździ komendant powiatowy na sesji, na spotkania tej komisji bezpieczeństwa. To jest po pierwsze, ja mogę takie sugestie przekazać komendantowi, który będąc tam przekaże, nie ma problemu. Ale uważam, że tu chyba jest rola gminy w tym temacie. Wasze pisma. No, jak wy to, jak was nie słuchają, to bardzo wątpię, żeby posłuchali nas. Nie, ale posłuchajcie państwo. Nie, ja tu piszę punkt trzeci, kontakt z panem komendantem powiatowym, panią komendant. Przy najbliższej okazji ona to zasugeruje, że są po prostu droga jest niedokończona pod względem oznakowania i bezpieczeństwa. Tak, że sugestia jest taka nasza, bo, że należałoby tam... Uważam, to może być nawet i żądanie. Tak. Ja będę sugerował pani komendant, żeby ten temat podjęła na czy najbliższej komisji. Jeździć 50 komisji. Na godzinę? Proszę? A czy nie jeździć 50 na godzinę? No, tak powinno być. Ale tam silnik się da. Przejrzeje się. Gotowość.